Witam Państwa w najnowszym odcinku Palhajs TV. Obecnie znajdujemy się w Harachowie. U Was jest gorąco, ale u nas jest naprawdę zimno. Ale nasze serca są gorące, dlatego że targają nami wielkie emocje, ponieważ spróbujemy wejść na sam szczyt Mamuciej Skoczni. Zapraszam! Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Kochani, przyjechaliśmy na urlop do Polanicy Zdrój i jako wielki fan skoków narciarskich nie mogłem sobie odmówić, by nie podjechać do Harachowa, bo to zaledwie 100 km od Polanicy. I stwierdziłem, że przyjedziemy tutaj, nakręcimy odcinek, pokażemy Wam mamucią skocznię, a odcinek wyemitujemy latem, więc pewnie u Was jest teraz gorąco, a u nas jest całkiem kurwa zimno. Mam nadzieję, że już wkrótce znajdziemy się tam na samym czubku. Usiądziemy na belce i poczujemy się jak Adam Małysz, jak Kamil Stoch oraz słynny Robert Mateja. Mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć na górę. Hello. Uda nam się dotrzeć na górę przed zachodem słońca. Palhajs TV, jak widzicie, nawet w Czechach jest znane. Pomysł był taki, że reszta naszej ekipy miała wjechać kolejką, a my wejść po schodach, ale jednak to nie jest tak jak w Libercu. Byliśmy z Luizą, nie? Byliśmy. No i w Libercu dało radę wejść po schodach, ale tutaj to przecież to nie da rady. No jak? No to jest w ogóle bardzo ciepło dzisiaj. Nie wiem, czy to... Ja tu właśnie mówię, że jest strasznie zimno, bo odcinek emitujemy w lipcu, a u was wszędzie gorąco, a ty tu tak sprzedajesz, że ciepło jest. Parę faktów, bo wiadomo, nasz program jest programem edukacyjnym, więc na przykład mogę Wam zdradzić, że znajdujemy się teraz w Karkonoszach i miastem partnerskim Harachowa jest Szklarska Poręba. Bardzo ważna i przydatna wiadomość. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. O, tutaj trochę widać trochę, już zarys skoczni. A, Zlizak, pięknie. A, kurwa. Skocznia ma punkt konstrukcyjny K185, więc naprawdę jest duża. Nie jest to największy z mamutów, no ale jest to najbliższy z mamutów. Więc właśnie przyjechaliśmy... Nie wiem, powiem Ci, że nie wiem. Kilka, no. Nie wszystkie. Harachów od kilku lat jest nieużywany, nie wiem dlaczego. Ostatni konkurs Pochoru Świata było tutaj dosyć dawno, z tego co pamiętam. Plan jest taki, żeby ten odcinek wypuścić w bardzo upalny dzień. Marcin, ona mówiła, że po schodach żebyśmy weszli. Tak, ale to w ogóle widzisz jakąś kolejkę? Chyba tu chyba jest. Można pójść do kasy i powiedzieć... Dobre. I want to buy 5 ticket to the... Najgorsze jest to, że nie mamy zielonego pojęcia, czy idziemy dobrze. Kraken rozmawiał z jakąś babą, ale ona mogła nas kurwa strollować. Mam tylko nadzieję, że tam jest wjazd, nie? Ale kupno biletów nie jest tam, kurwa. Tam kupujesz bilet, a tutaj go przykładasz i wjeżdżasz, nie? No tutaj mamy chyba skocznię w rozmiarze normalnym. Obok widzimy jeszcze jakieś dwie mniejsze. Malutka pewnie jakaś treningowa. Ale nie jestem pewien, nie chcę kłamać. A Palhajs TV zawsze mówimy prawdę i spełniamy marzenia. Głównie moje, ale spełniamy. Nie, mam lęk wysokości, ale tutaj jakoś się nie boję. Tyle Czechów przeszło i żyją, nie? O, są bunkry. Jakby bonus był, to by opowiedział. Co to jest? Mamy pierwszą wysiadkę! Dziękuję. Pierwsza wysiadka. Zobaczymy, jaki będzie bilans do końca odcinka. Gorzej jak z szachów wypierdoli Yeti, nie? Yeti jest białe. Aha, no to zdejmę gacie. Proszę Państwa, jesteśmy u podnóżia, choć tak pójdziemy w cień. Staniemy w miejscu, w którym lądowali skoczkowie. Najdłuższy skok na tym obiekcie oddał Juri Tepes, 220 metrów. Niestety był dziabnięty i nie ustał. Więc
oficjalny rekord skoczni należy do dwóch skoczków. Jednym jest Matej Hautamäki, a drugim Thomas Morgenstern. Jest to wynik 214,5 metra. Nie mam pojęcia, w którym to jest miejscu. No ale gdzieś to będzie tutaj już pewnie, jak się robi powoli wypłycenie. Tylko teraz, jak się dostać na górę, bo tu jest wyciąg jakiś taki, ale oni kurwa na nartach wszyscy wjeżdżają, zobacz. No widzę właśnie. Proszę Państwa, jesteśmy teraz w miejscu, w którym Adam Małysz, to nieważne, Robert Mateja tutaj był. Po prostu nadzieja polskich skoczków. W tym miejscu Robert Mateja bardzo dawno temu oddał pierwszy polski skok powyżej 200 metrów. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to było 202 metry. Potem Adam Małysz to poprawił, ale przez pewien czas był to najdłuższy polski skok. Robert Mateja, tutaj, 202 metry. Nie wiem, czy to będzie widać w obiektywie Piotra, ale to są skoki połączone ze slalomem gigantem. Rosną tam trzy drzewa, które dodatkowo przy lądowaniu trzeba się ominąć. Ja chcę wejść na mamuta, no bo jak nie wejdziemy... Bez sensu. Ciekawe, co się udało ustalić naszym przyjaciołom. Jak trzeba wrócić tam na dół, to się wkurwie. Skąd wiesz? Ale zobacz, nikt nie wjeżdża bez nart. Nie! Zobacz, zamknięty jest. Tu jest wjazd, zobaczcie. To jest na skocznie. Jednak wyciąg jest zamknięty, bo tutaj powinien być jakiś pan, a tutaj nikogo nie ma. Więc pozostaje jedyna słuszna metoda, czyli tak zwany półautomat, pinta palce. I teraz Piotrek, czy my w ogóle robimy podjazd? Kurwa, jak mam być cztery mordek? No. To... Musiałbyś się nagrywać wchodząc, nie? Co? Musiałbyś się nagrywać wchodząc. Na przykład. To wtedy wejdziemy, nie? Po prostu wchodzimy, robimy postój i nagrywamy. Chodź, idziemy. Idziemy sprawdzić z Piotrusiem, czy da radę tutaj tymi schodkami wejść z prawej strony, czy jest poręcz. Będziemy robili postoje co 200 schodów. Jest poręcz, dobrze. Robimy to, Piotruś. Wiem. Tylko robimy przerwę, nie filmujemy wszystkie schodzenia chyba, nie? Czy... Co mam wchodzić tyłem? Nie. Połowa już jest chyba, nie Piotrek? Połowa kurwa czego? Na wejścia. No, mam mniej więcej 1/3 ze skoku. Mamy chyba pokonaną. Jesteśmy teraz na 162 metrze. Za wysoko to nie weszliśmy. Z dołu jakaś konkurencyjna wycieczka idzie. Ciekawe, czy będziemy ich przepuszczać, czy oni wejdą po nas. Całkiem możliwe, że w ogóle spuchniemy i zaczniemy schodzić. Strasznie niewygodne są te schody, po drugie cały czas trzeba ogarniać to ślisko w chuj. A jak spadniesz, to zatrzymasz się bardzo nisko. ...129 metr. To jest dobrze. Pokonaliśmy 30 metrów. Następny postój. Postaramy się... Telefon trzeba podładować. Tak. Następny postój zrobimy na wysokości 100 metrów. Ale sądzę, że w dalszej części wspinaczki będą nam postoje chodziły coraz częściej. Może puścimy Państwa. Hi. Where are you from? From to... Tak my, kurwa! Witamy! Co nagrywacie? Próbujemy wejść na górę. Aha. Czy nam się uda? Też na górę?
No. Ale ciężko się po schodach idzie. No bo coraz bardziej strome są, tak. Nie? Myśmy wczoraj Śnieżką jebali, już mamy radę na górę. Widzicie na Śnieżkę? Wczoraj byliśmy. No. No, też jesteśmy z siebie dumni. Z powrotem też trzeba było zejść, więc już... Bo te schodki są straszne, bo one są ciutkie za małe, a no, dwa to znowu za dużo na raz. Mówiliśmy, że nas nie wyprzedzą, ale wczoraj po prostu weszli na ścieżkę, więc można powiedzieć, że są w uderzeniu, mają formę, nie? My dwa dni pite. Na kacu, na mamuta, takim achonenem trochę zaleciał. Polska ekspedycja na K2 to jest chuj. Kurwa, my tu cierpimy, kurwa. Wchodzimy na tą górę bez, kurwa, tlenu, bez prowiantu, kurwa, bez lin, haków, nic nie mamy. Tylko mamy serce, kurwa, do walki. Rozbiliśmy właśnie trzeci obóz na wysokości 99 metrów. Bardzo dobrze nam idzie. Ja mam stan przedzawałowy. Tak, dostał udar. Kurde. To był chyba jeden z najgłupszych pomysłów. Myślałem, że wigilia, kurwa, celebrytów to jest głupie. Ale to było głupsze, kurwa, nie? I to jeszcze, kurwa, ja to sam chciałem przyjechać. Nikt nie chciał. A ja się upadłem. Reszta na dole, a Piotrek ze mną. Każda porażka jest nawozem sukcesu. Możliwe, że się poddamy. Nie wincie nas za to. Możliwe, że dostaniemy ślepoty śnieżnej po drodze. Jakiś innych odmrożeń i tak dalej. Może nas zastanie noc. O, tamtych widać w ogóle? No tak, na horyzoncie. Mają lepszą formę. Wstyd. Ale trzeba przełamywać swoje słabości. Jeżeli naprawdę w coś głęboko wierzysz, nie jesteś w stanie to zrobić. Mam 200 ml wódki w kieszeni i chciałem wypić to na łyk na belce tej pięknej skoczni. Ale jednak rozwaga podpowiada mi, żeby tego nie robić. Bo to 200 ml plus taki wysiłek może lekko zachwiać moją równowagą. I to będzie ostatni odcinek Palcha jest to fał, który zobaczycie, jeżeli Piotruś też da radę zejść. I ktoś to zmontuje. Tak, więc wejdziemy na górę. I jak zejdziemy, to wypijemy. Kolejny raport ze wspinaczki. Nie widać metrów. Obstawiam, że 85, 80 metr. Napotkaliśmy pewne utrudnienia. Skończyły się schody. Państwo widzieliście na załączonym obrazku. Poszli dalej, że tak powiem, łechcąc naszą ambicję. I chyba też spróbujemy, ale to będzie trudne podejście, dlatego sposobem, nie? Pójdziemy przez śnieg, ten nieudeptany, nie? Tu są schody, ale napadało, kurwa, nie? Widzimy się w następnym odcinku. Kochani, weszliśmy, nie poddaliśmy się, jesteśmy na buli. Dokładnie tutaj widać próg, skąd Robert Mateja się wybijał. Czasami spóźnił, czasami za wcześnie. Wylatywał i dalej szybował. Pokażę wam kawałek, jak to mniej więcej wygląda. Zaczynaliśmy gdzieś tam na dole. Tam dalej już nie idziemy, bo to są jakieś takie, widzicie, dziury, nie? Przed nami... Cześć, dziennikarzu! Cześć, dziennikarzu! Ktoś krzyczał. Cześć, cześć! Teraz pokręcimy się to około 10-15 minut, żeby pot trochę wysechł. I żeby ten oswoić się z wysokością. Tak, nie? Tak, aklimatyzacja. Aklimatyzacja. Rozbijamy tutaj obóz tymczasowy. Troszeczkę rozprężenia. Aklimatyzacji. I dopiero będzie finalny atak szczytowy. Spróbujemy zrobić to w ciągu jednego dnia, zanim ślepota śnieżna nas dopadnie.
fatamorganę, mamy halucynacje, odmrożenia i tak dalej. A tak Krzysztofowi może się nie udać, bo zobacz, że połowa schodów jest ośnieżona, widzisz? Aha, faktycznie. Dopiero tam na górze. Na pewno wejdziemy tutaj, gdzie jest bocianie gniazdo. Skocznia jest od kilku lat nieużywana, więc stąd te zaniedbania. Tutaj teraz część urbexowa. jak nie znajdziemy drogi do przyczepy, to tu będziemy spać. Spoko, dach jest, czekaj, wejdę. Drzwi są stare, nawet tu niedźwiedź nie wejdzie. Dach jest, fajerwerki tu kiedyś były. Piotr, chodź tutaj, pójdziemy. Pokażemy, co tutaj jest. Szumnie zapowiadany atak szczytowy, chyba musimy odłożyć na lepsze okno pogodowe po prostu. Bo teraz warunki są niesprzyjające. Postaramy wrócić się tutaj podczas letniego Grand Prix na Egilicie. To będzie zdecydowanie lepiej. W stroju letnim. Taki himalaizm, może nie hardkorowy, bo jednak nie czarujmy się, zdobywanie skoczni mamuci zimą to sport ekstremalny. Słońce zaraz zajdzie i chuj, nie damy rady wrócić do mojej ukochanej Luizy. Ale i Piotrek, i tak jestem z nas dumny. Naprawdę, kurwa. Ja też. Bez formy, a weszliśmy. I nie poddaliśmy się. Dwa dni piłem, kto oglądał moje Instastory z wyjazdu do Polanicy, ten wie, że się nie obcyntalałem. Widzimy się w Bocianim Gnieździe. Tam trenerzy nasi, naszej reprezentacji machali tą flagą i Adam leciał i inni. Piękna rzecz. Chodźmy zobaczyć Bocianie Gniazdo z bliska. Oto Bocianie Gniazdo. Niestety nie chce nam się tam ładować, bo tam jest bardzo dużo śniegu. Tutaj najwięksi trenerzy świata machali chorągiewkami. Tutaj drugie jakieś Bocianie Gniazdo. A tu, proszę Państwa, jesteśmy na progu. Dokładnie stąd skoczkowie wybijali się. I tak jak na dole, na zeskoku nie widać progu, tak z progu nie widać zeskoku. Niesamowite. Główka pracuje! Dokładnie. Pokażę Wam coś fajnego. Lubimy pokazywać ciekawe rzeczy. Tutaj żółty śnieg. Tu po prostu jakiś młody, nieopierzony skoczek podczas najazdu się oszczał po prostu ze strachu. Ale sądzę, że w tym momencie już jest za późno, żeby w jakikolwiek sposób zmienić decyzję o wyskoku. Piotrek kusi mnie, żebyśmy spróbowali jednak ten atak szczytowy. Musimy to zrobić ale sprawnie, bo jak słońce zajdzie, to tu będzie takie wypiździaweks, tak, że hej. No spróbujemy. Bliżej szczytu nie będziemy już nigdy. Nie mam zamiaru tu wracać każdej zimy i próbować zdobyć ten szczyt zimą. Na razie mamy idealnie przygotowane schody. Wydeptane przez ludzi. Widzę to, Piotrek. Damy radę. Tak. To ja przerwę nagrywanie. Tak, ja tak samo. Wspięliśmy się tutaj trochę najazdem. I jak już dotarliśmy do... Pokaż, Piotrek. Nieośnieżonych schodów. To... przeszliśmy przez tą barierkę, ale widzę, że tutaj jeszcze mamy ostatni trudny moment. To jest tak zwane Przeszmegluja. Miejsce, na którym wielu himalajstów się wyłożyło. Jest tutaj parę zwłok zamrożonych, bo ludzie tutaj przepadli. Z takiej wysokości już się ludzi nie zrzuca. Parę osób sturlano po prostu. Ale zimno zmarznięte zwłoki są dosyć łamliwe i rozpiździło na kawałki. Nie da rady już dalej wchodzić najazdem, dlatego że jest bardzo, bardzo stromo i moglibyśmy osiągnąć bardzo wysoką prędkość na progu, wylecieć z buli, narta się nie wypnie i chuj. Wchodzimy, proszę Państwa, Palhajs TV, przerywamy teraz program. Urocza paro z Gorzowa, którą poznaliśmy podczas spinaczki. Chcieliśmy Was serdecznie pozdrowić. Ostraliście się w ostatnim fajnym momencie. Było ciężko, ale zaraz po przejściu paru metrów okazało się, że tutaj jest piękne wejście na skocznię. I teraz, proszę Państwa,
zrobimy to, wejdziemy. Spełnię swoje marzenie. Pokażę fiuta na szczycie mamuta. Tutaj był Adam Małeś. Adam, Adaś nasz kochany. O Jezus, był w tym miejscu. I w tym samym miejscu jesteśmy dzisiaj my. Pachę z TV szczytuje. Tak się spełnia marzenia. Pogaś patrzę do góry. Jeszcze trochę zostało. Atak szczytowy trwa. Wykorzystujemy okno pogodowe. Teraz chyba naprawdę będziemy musieli się poddać i wyżej nie wejdziemy. Nie ma takiej możliwości, Piotr. Nie wiadomo, co jest pod spodem. Wrodzona ciekawość nie pozwoliła nam poddać się przed samym szczytem. No ale niestety to już ostatnie miejsce, do którego wejdziemy. Jak tak patrzę do dołu, to trochę się mój lęk wysokości odzywa. Nie jest jakoś strasznie, że tak powiem, nie mam jakiegoś strasznego ataku lęku wysokości, bo jednak jest barierka. Tu jest dosyć wszystko silne, jest solidne. No ale kurde, niestety no. Dalej się nie da. Jedyne, co moglibyśmy zrobić, to wejść tutaj i tędy się wspinać wyżej. A to naprawdę byłoby nierozsądne. Nie, no już osiągnęliśmy taki pułap, że... Osiągnęliśmy kres naszych możliwości. Jesteśmy... No... Strasznie wysoko. Zejdziemy teraz na belkę i tam dowiecie się czegoś ciekawego. Zawsze chciałem to zrobić. Poczuć się jak skoczek narciarski, stanąć na mamucie. Tam gdzieś kurwa daleko jest Kraken wraz z Luizą. No jest to strasznie daleko i z tej okazji chciałem to uszcić i wypić ćwiartkę na szczycie mamuta. Jest to tribut dla jednego z moich ulubionych skoczków, a jest nim Janne Ahonen, który, no nie pamiętam na której skoczni, skoczył 240 metrów, nie ustał i przewrócił się. Nie pozwolił się zabrać do szpitala, bo gdyby wzięli go do szpitala, zrobiliby mu badania krwi i okazałoby się, że był czaśnięty. Janne, twoje zdrowie. I żeby nie było, że Parkheist TV to tylko i wyłącznie patologia, mamy dla was ciekawostkę. Parkheist TV, bawiąc uczy, ucząc bawi. Kod pocztowy Harachowa to 512-46. Dziękuję. A tutaj zatkniemy polską flagę jako dowód, że zdobyliśmy ten szczyt. Widzimy się podczas schodzenia na dół. Muszę to zrobić szybko, zanim je czaśnie. No zrobiliśmy to, Zuchu. Nie wierzyłem, że nam się uda. Miałem kurwa wątpliwości. Ale z dwojga złego, to wydaje mi się, że jednak ma to pewien smak, że ta kolejka nie działa, nie? Tak. Bo normalnie byśmy wjechali na sam szczyt. Jak takie cipki. Jak ci tam na górze. Tutaj byśmy wysiedli, tutaj. Zapłacilibyśmy parę koron. Nie, naprawdę. Zgubiłem czapkę. Zgubiłem wodę. Nie mam rękawiczek. Ale udało się. Kurwa, Szumi, słyszysz? Janczar zgubił czapkę, weź mu coś daj. Kurwa, odcinek będzie w lipcu, to na chuj ci czapka. Naprawdę muszę się streszczać, bo jak mnie jebnie, to już nie zejdę. Jak będę pijany, to kontuzję nie trudno, ale z drugiej strony gumowe ciało. Tak, nic ci się nie stanie wtedy na pewno. Dokładnie. Wykminiliśmy z Piotrem, że najprawdopodobniej tędy zejdziemy jakoś tak w miarę normalnie i spróbujemy to zrobić, no. Nie czarujmy się. Jesteśmy kurwa najlepsi. Piątka, Piotrek. Jeszcze raz, kurwa, bo się nie skleiło, to wiesz, jak lamusyk, piątka. Piątka. Jeżeli
widzicie ten odcinek, to znaczy, że udało nam się zejść. Nie zaatakował nas żaden niedźwiedź. Szczerze, to naprawdę wolę schodzić tędy niż tymi schodami, nie? Bo tutaj, jak się wypierdolę, to, że tak powiem, reperkusje będą dużo mniejsze niż podczas schodzenia po tych pierdolonych, kurwa, jebanych w dupę, kurwa, schodach. Kiedy Piotrek zobaczył obłęd w moich oczach, zadecydował, że musimy szybko zacząć schodzić, bo alkohol w moich żyłach, a jak widzicie, słońce już zaszło. W tle słychać wilki, a my schodzimy czym prędzej. Helikopter już na nas czeka. Generalnie to mam problemy z kręgosłupem. I lekarz mi powiedział, higieniczny tryb życia, zero alkoholu i zero sportów ekstremalnych, kurwa. Ja mówię, no higieniczny tryb życia, Luisa, kurwa, co ty chcesz? Myję się codziennie, kurwa, co ci chodzi? Tak? Jest higieniczny tryb życia, czy nie? No oczywiście. Lekarz mówi, jak pan będzie pił, to pana będzie bolało. Ale pije, nic mnie nie boli, kurwa. Jebie, tak budą od ciebie, nie? To się nazywa żebro kutasa. Ten szak, kurwa. Skrótem czy trasą? Skrótem, nie? Dobrze, że jest mróz. Ten śnieg nie jest śliski, nie? Kurwa, zjeżdżam. Zero sportów ekstremalnych, higieniczny tryb życia. Stary. Wuwunio wypił truciznę. Ma pół godziny, żeby zejść ze szczytu i podać mu antidotum w postaci browaru. Jeżeli nie zejdzie w ciągu pół godziny, to padnie najebany, kurwa, na szlaku. I to nie jest tak, że ja jestem taki słaby, że padam po ćwiartce. Ja piję od dwóch dni, kurwa. Forma słaba, 4 godziny spałem. No tak szybko, mam tylko pół godziny. Nie mogę szybciej. Jestem tak pijany, że to jest chuj. Ekstremalnie szybkie zejście z góry, ale kurwa po prostu czuję, jak mnie pochłania ta ćwiartka. Rób to, rób to. W ogóle nie wiem, czy wiecie, kurwa, powiem wam fajną anegdotę. Zejdźmy wolni, mamy czas. Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to jebana kurwa Unia wprowadziła jakieś kurwa standardy i 250 ml zamienili na 200. Zamieniłem 50 ml, ceny nie zmalały, były takie same. Był taki ruch, którego byłem jednym z bardzo aktywnych członków. Śmierć za ćwierć. I pomyślcie sobie, nie wiem, kiedy to weszło, ale bardzo dawno temu. I od tamtego czasu, ile kupiliście ćwiartek, 0,7 i policzcie sobie te wszystkie 50, które wam Unia zabrała, kurwa. Chuj z jakimiś sankcjami, z trybunałem, kurwa. Chuj ze wszystkim. 50 ml na butelce, skurwysyna. To jest, kurwa, wanna wódki przez tyle lat. Teraz bym tam wypił 50 więcej. Ta para z Gorzowa obiecała, że będzie nas subskrybować. Jeśli nas oglądają, to ich pozdrawiam. Udało nam się, bo nie wymiękliśmy. Spędziłem 2 noce z bonusem BGC w przyczepie. Niczego się nie boję. Byłem na wschodniej w kiblu. Z bonezem, na zmianę.
razem. Też się nie boję. Ale powiem ci, że z dwojga złego, to nie chciałbym kurwa tędy wchodzić. No przemówiłem to przecież, stary, przestań, w ogóle tamtymi słabami, to zanim byśmy weszli, to by naprawdę nas noc zastała. Tędy wejdziecie na samą górę, ale... Jest! Jest wysiadka. Wejdziecie tędy na samą górę, ale jest dużo po śniegu wchodzenia. Zeszliśmy w ciągu 5 minut, bo panie się schodzi. Na samą belkę nie da rady wejść, bo są zamknięte drzwi. Jest. O kurwa, nie dziwię się, że się tam wyrżnąłeś. Widzisz tą kreskę szarą na górze? Taką jest biała i szara kreska? No. Widzisz? Tam byliśmy kurwa, Piotrek. Niesamowite. I tam jest kurwa moja ćwiartka. Jakby dobrze dojechać, to by było nawet widać właśnie tą ćwiartkę, no. Kiedy tu przyjechaliśmy i okazało się, że ten wyciąg kurwa nie działa, to się tak zdenerwowałem, mówię, no jak, no to się nie da wejść, nie? Ale byliśmy tam. Bachaj z TV. Spełnia marzenia, głównie wówunia. Moim marzeniem było jebnąć kurwa ćwiarę na mamucie. Dziękuję, dobranoc. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Idziemy do Luizy, która zaraz nam powie, jak się bawiła podczas naszej dwugodzinnej absencji. Nie mylić z abstynencją, bo to jest bardzo niepożądane słowo. Na samej górze jest taka szara kreska. Pozioma. Ale tam gdzie jest wyciąg, czy tutaj? Na samej górze, widzisz starą kreskę taką poziomą? To tam jest ćwiartka moja zaschnięta w śniegu. Ale tam jest na samej ławka, górze ale... ławka jak jest szara taka. Widzisz starą kreskę? No. To tam, wyżej się nie da wejść. Pozamykane. Na ławce na skoczni? Na samej górze. Obejrzysz sobie odcinek. O chuj. Tym duktem kroczą zwycięzcy. Wracamy do obozu, czyli na poziom zero, aczkolwiek jesteśmy bardzo wysoko w górach. Jestem przy szczycie choinki. Ja i natura. No właśnie, Piotrek, pokaż kurwa, jak jest wysoko. W reklamach zawsze tulą drzewa, a ja tulę szczyt choinki. I co? Kto jest górą, a kto jest dołem? Oni tylko drzewa, sam dół drzew potrafią tulić, a ja tulę szczyt choinki. Ej, weź, bo będą mi pająki rozprątać. O, a zobaczcie, tutaj są porosty. Porosty świadczą o tym, że tu jest bardzo czyste powietrze. Bęc. Kurwa, szyszka bym sobie wziął szczupka, ale wszystko oberwane. I komu to przeszkadzało? Wszystkim się wydaje, że ulubiony sport wówunia to alkohol, ale częściej oglądam skoki niż piję wódkę. Chociaż chyba nie. Rozkażam tego przez pół roku. HBO na stajakach, higieniczny tryb życia i zero ekstremalny sport. Ej, jakie to są aparatki? Właśnie, to jest genialny pomysł. Dałem radę, było super. Szkoda, że nikt mnie nie nagrał. Ale ty jak się czułeś, Piotrek, kurwa? Oczywiście. Że tam byłeś? Generalnie, naprawdę kozak. Co ci będę dużo opowiadał? Zajebiście, ja też się jaram. Naprawdę, kurwa. A, i teraz mówię szczerze, naprawdę, że to była to naprawdę było moje marzenie. Wejść na mamuta, nie? Jest to największy mamut. Kurwa, na snowboardzie bez snowboardu. Nagrywałeś? Oczywiście. Mamy kolejną wysiadkę. Kurwa, beju. Jesteśmy już przy aucie, chciałem tego jeszcze raz pokazać. Tam kurwa byłem, tam kurwa piłem. Mieliśmy się najebać jeszcze w Czechach, ale stwierdziliśmy, że pojedziemy do Polski, mamy sprawdzony lokal, gdzie będę pił miodule dzisiaj.
Ostatnie zawody Pucharu Świata zostały rozegrane w Harrachowie w 2014 roku. Nie jest to największa skocznia mamucia, ale jedna z najbardziej niebezpiecznych. Pewnie też dlatego została zamknięta i teraz popada w ruinę. Czesi niestety chcą to miejsce zburzyć i wybudować tutaj osiedle mieszkaniowe. Kurwa, nie róbcie tego. W tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko, a w następnym zobaczycie. Gorące pozdrowienia ze Świebodzina. Byliśmy tutaj na chwilę przy okazji 15-lecia pracy artystycznej Body Christa, ale sam pomnik zrobił na nas tak ogromne wrażenie, że musieliśmy tutaj wrócić i zrobić o tym osobny materiał, który zobaczycie już w następnym odcinku. Na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Jestem Wam bardzo wdzięczny, jesteście świetni i pokażę Wam, że potrafię sprawić, by zaczął padać śnieg.